Także proszę Państwa, zawsze nam chodziło o to, żeby pokazać Pragę Południe jako miejsce bardzo stare. 400 lat Pragi Południe to najstarsze, co się wiąże z Warszawą. Mamy tutaj sądy, proszę Państwa, na ulicy Terespolskiej. Zapraszamy do reklamy. Sądy na Terespolskiej, ale z tamtej strony, zaraz dojdziemy. Państwo zobaczą, tu mogła być fabryka, prawda? Tu mogła być fabryka i na pewno była nie jedna. A tutaj to przejedziesz się dwa przystanki i już będziesz na Dworcu Wschodnim, na Pradze Południe. Praga Południe jest ogromna, Praga Południe jest wielka. Tam na ulicę Grochowską jest wyjście. I ten budynek bardzo ciekawy, prawda? To mogła być też fabryka. Bardzo stary budynek. Szara cegła to jest chyba nowszy wynalazek. A ten komin to tak pośrednio, też może być bardzo stary, no ale najbardziej stary jest ten budynek. Państwo zobaczą, stary, ale jary, ktoś sobie odremontuje i będzie. Teraz w Polsce jest krucho z mieszkaniami. Przecież też sąd na Terespolskiej co może przydzielić, musi mieszkanie, ale wiecie Państwo, człowieka przeorze, czyli że człowieka można wykończyć. No bo tak. Teraz nie wolno molestować, mobbing, stalking, wszystko jest bezprawiem. A człowiek, proszę Państwa, jak jest na przykład niepełnosprawny, to jest pod szczególną ochroną, bo tutaj miałyśmy też problemy z sąsiadką, było zgłoszone na policję, spod 16 Saska 42, baba w okularach. Ona nie rozumie, że takie straszenie dziecka poprzez dotykanie go, uderzanie go palcem, że to jest przestępstwo. Ona nie rozumie. To może się o tym dowiedzieć, ale to wiecie Państwo. Potem za późno, ale jaki to wstyd. No, to lepiej, żeby wstydem było to, iż w ogóle ona się o tym dowie. Także proszę Państwa, zaraz dojdziemy do tych sądów, bo ja robiłam film raz z tamtej strony, a teraz z tej strony. Na sądy nachodzimy, dochodzimy. Sądy z Terespolskiej 15a. Chodzi o takie sądy, z którymi my mamy do czynienia, bo przecież ja tu nie będę opisywała i my się nie zajmujemy opisywaniem wszystkiego, jak również gadaniem wszystkiego, tylko po prostu rzeczy, które nas dotyczą, a edukacyjnie z pożytkiem dla każdego człowieka, drugiego człowieka, aby było. Drugiego człowieka nie znaczy jakieś liczenie, lekceważenie, jakieś klasyfikowanie. Nie, bo my właśnie z tym tematem też mamy do czynienia. Zmierzyliśmy się z tym tematem, żeby ludzie się nie dzielili. Samo to, co Ewangelia. Trzymamy się Ewangelii. Pisma Świętego się trzymamy. Proszę Państwa, aby nie mówić rabbi, nauczycielu, czy ojcze, że nawet w Google ktoś napisał, pokazując piękne zdjęcie papieża z gołębicą nad jego głową i że takie zdanie, że nikt nawet się nie zastanowił nad tym, że w Biblii jest powiedziane, aby nikogo na ziemi nie nazywać ojcem, bo jeden jest tylko wasz ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy braćmi jesteście. I to w tym kontekście, w tym miejscu, że aby nie nauczycielu, aby nie rabbi, aby nie ojcze. Także proszę Państwa, no jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, tu przejeżdża ten 173, co mówię, 123, ale 173, ciekawe gdzie on pojedzie, czy prosto? Prosto, tak, ale to też kawał daleko stąd. To dobrze, żeśmy tutaj wysiedli, tam gdzie odjeżdża następny. I co to drugi? 123, to byłoby za często, nie, to jest jakiś inny. To jest numer po prostu, tak jak widać, 202. No, także proszę Państwa, już tutaj jesteśmy na Terespolskiej, już tutaj są sądy Warszawa, Praga Południe, Warszawa, Praga Północ. No, przyznam się szczerze, że te sądy Warszawa, Praga Północ, to na Pradze Północ mogliby mieć swoje, prawda? Swoje sądy. Zobaczymy. Tam za tymi sądami są komornicy. Tak wspominam Janka Macieja Witka, jak on nienawidził tych komorników. Jak, ale oni naprawdę podpadli, bo tutaj Szydło mówiła o
tym ciągniku, że zabrali człowiekowi, Bogu, ducha winnemu, czy po prostu skradli bezprawie, no i teraz ktoś powinien wystąpić do sądu, no i walczyć, ale to wiecie Państwo, jak oni tak walczyli, to my też możemy z tym spadkiem, dlatego też, ponieważ myśmy byli, jak Janek Witek umarł, to tylko dlatego, a tak naprawdę to my nic nie chcemy, tak naprawdę to my nic nie chcemy, a tylko za Bożym pozwoleniem możemy się dowiedzieć, jak działa sądownictwo w Polsce. Ja też bardzo długo nie umiałam pływać, bardzo długo nie jeździłam na rowerze, po prostu nie chciałam i bałam się itp. i tamte. Także proszę Państwa, jak człowiek wsiadł, bo było potrzebne, bo na misję, bo na głoszenie, Państwo zobaczą, Słowa Bożego, to wtedy tak, jak na głoszenie Słowa Bożego, to tak. Rower się przydał, wszystko się przydało. A tak, podróże u świętych w dniach ostatnich. To są takie podróże, że nie ma co dla atrakcji, dla wygłupów podróżować, tylko trzeba jak potrzeba, prawda? Jak do rzeczy, co do rzeczy. O, masz i sądy na ulicy Teres Polski. Także proszę Państwa, Warszawa, Praga Południa, samochód światła ma zapalone, tutaj słońce świeci, ale ledwie co widzę, bo to razi w oczy. Tutaj nawet wśród mniej razi, ale jednak jeszcze. No i jesteśmy już, proszę Państwa, na ulicy Teres Polski. Bardzo ciekawe jest to miejsce, zaraz wsiądę do domu, pojadę z drugiej strony, proszę Państwa. Sądy na Teres Polski. Także będziemy patrzeć, przyglądać się, jak działają sądy, gdy weszła już linia Mysia, proszę Państwa. To nie są żarty. Linia Mysia. Jak działają sądy? Pewne problemy będą na przestrzeni czasu rozwikływane i my będziemy po prostu towarzyszyć sprawie spadkowej, bo na przykład prawniczka mówi, że tutaj na przykład nie ma szans, prawda? Tutaj nie ma szans, tutaj nie ma szans, ale jeszcze inne opcje weszły, także wiecie Państwo, nie te na lichwę, nie te żydowskie wynikające ze strasznej chciwości, tak jak Janek Witek na Bemowie był, bo to jest jedno u komorników, to tak go przepędzali, tu nie, tu nie, tu nie, chamstwo z chciwości.